Po pierwszej serii na miejscu 17 Paweł Wąsek, na 18 Kacper Juroszek, no i na trzecim Dawid Kubacki, o którym już mówiłem, a tymczasem bardzo szybko idą te zawody. Junshiro Kobayashi już wzbił się w powietrze. 121 metrów Piusa Paszkę to jest punkt odniesienia do rywalizacji w serii finałowej jak na razie. Podczas skoku Niemca wiatr wiał z tyłu z siłą 0,2 metra na sekundę. Teraz minimalnie pod narty, ale to tylko 1/10 wiatry sprzyjający miał Junshiro Kobayashi. Odjęto więc tylko punkt i 0,2. No i odległością jednak z Piusem Paszkę przegrywa. No i jedna, można powiedzieć, z rewelacji. Młody 18-letni Kazak Daniil Wasiliew zdobędzie punkty letniego Grand Prix. No i proszę, wyraźnie podbudowany tym awansem do serii finałowej Kazach. 48 przed tygodniem w Inzenbach, a tutaj będą punkty 121 metrów. No ale miał już mocniejszy wiatr pod narty, 0,4 metra na sekundę, 4 punkty będą odjęte, dość niskie noty za styl. No i to powoduje, że nie zdołał wyprzedzić ani Piusa Paszka, ani Junshiro Kobayashiego. Ale jest w 30 i na pewno jest zadowolony. A teraz Stefan Hula. Szósty w Rasznowie, 19 w Inzenbach, tutaj 27 po pierwszym skoku. No i ładny skok Stefana, powinien objąć prowadzenie. A zatem co najmniej to 27 miejsce w konkursie utrzymać. 16 platforma startowa, 126,5 metra. Wiatry pod narty, pół metra na sekundę, odjęte 5,3 punktu z tego tytułu. Noty od sędziów, widzę tutaj duża zgodność po 17,5. No i łączna nota już powyżej 200 punktów, jak na razie jest jedynym, który po dwóch skokach tę notę 200 punktów przekroczył. Karl Geiger, 46 numer startowy, wysoko zatem w punktacji letniego Grand Prix, a tutaj niespodziewanie daleko, dopiero na miejscu 26. No, niezły też skok do jej doświadczonego Niemca. Podczas tej próby 0,3 metra na sekundę pod narty. Będzie miał więc mniej odjętych punktów. Nawet teraz mamy korektę. 1/10 tylko metra na sekundę. Mniej odjętych punktów od Stefana. Skoczył od Polaka o 1,5 metra dalej, a zatem na pewno tu nie ma wątpliwości. Karl Geiger będzie teraz cieszył się z prowadzenia w tym konkursie po dwóch skokach. Timmy Zeiss, Robert Johansson już tam widzieliśmy, jechali na górę na rozbieg. Oni będą skakać pod koniec. Johansson piąty, Timmy Zeiss czwarty, tuż za podium tych zawodów, tuż za Dawidem Kubackim. Tymczasem Gregor de Schwanden. Coraz lepsze skoki tutaj oglądamy na obok tam darenie. Gregor de Schwanden 121,5 metra w pierwszej serii, a teraz Szwajcar 5 metrów dalej. 1,5 metra przegrywa odległościowo z Karlem Geigerem, którego wyprzedzał zaledwie o 1/10 punktu. No ale jak widzimy, on za wiatr ma punkty dodane. I mimo niższych not od Niemca, to jednak teraz Szwajcar jest na pozycji lidera. I też o 1/10. Przegrywał o 1/10 z Geigerem, teraz jest o 1/10 punktu lepszy. Antti Aalto otwierał te zawody. No, prędkość na progu poniżej 90 km na godzinę, a zatem był tutaj jednym z wolniejszych w tej finałowej serii. Odległość 122 metry. Stefan Hula 126,5. 0,4 metra na sekundę pod narty miał Aalto. Minimalnie większy wiatr sprzyjający Stefan Hula, ale odległościowo Polak tutaj sporo nadrobił nad Finem. I Aalto jest za Polakiem, Stefan Hula trzeci, de Schwanden przed Geigerem, a teraz Granerud czeka już na zielone światło. To bardzo szybko teraz za parabolek Sedlak. No, można powiedzieć, ekspresowa jest jak na razie ta seria finałowa, ale oby tak było. To znacznie lepsze niż ta ciągnąca się z wieloma przerwami seria pierwsza tego konkursu. Oj, ładny skok Graneruda, ponad 130 metrów. Jako jeden z nielicznych w pierwszej serii miał wiatr wiejący z tyłu. Niektórzy mieli do 1,5 metra na sekundę pod narty, on miał 1/10 metra na sekundę w plecy. Teraz także niekorzystne warunki, 0,4 metra na sekundę. No, Halvor Egner Granerud jest chyba największym przegranym, jeśli chodzi o wiatr w tych zawodach, ale poradził sobie, 132,5 metra.
najdłuższy skok tej serii finałowej. No i oczywiście Norwek prowadzi z dużą przewagą nad Deschwandem. Stefan Laje tymczasem już zbliża się do progu. 21 zawodnik po pierwszej serii. No, przed punktem K ląduje Niemiec. Dzielił tę lokatę ex aequo ze Stefanem Kraftem. Stefan Laje w pierwszym skoku 124 metry, teraz krócej. Chociaż przypomnijmy, platforma startowa podniesiona z 10 aż do 16. No i to była chyba słuszna decyzja, bo jest nadzieja, że ci najlepsi będą tutaj szybować daleko. Stefan Laje nie za bardzo sobie poradził, no ale wyprzedza Deschwandena i Geigera, przegrywa tylko z Granerudem. No i tą pierwszą dziesiątkę serii finałowej kończy Stefan Kraft. Na pewno ambicje miał tutaj większe. Gdzieś tuż za punktem K ląduje skoczek austriacki. 125,5. Dokładnie taka jego odległość w drugiej próbie. Pierwszy miał 121. A zatem poprawia się znacznie reprezentant Austrii. No ale jak widzimy, nie daje mu to pozycji lidera nawet w tym momencie. Jest ex aequo z Gregorem Deschwandenem na miejscu trzecim. Halvor Egner Granerud prowadzi z dużą przewagą. Nie mamy tradycyjnej przerwy po 10 skoczkach w serii finałowej, no bo chce wykorzystać Borek Sedlak, że ta pogoda w miarę się ustabilizowała i już błyskawicznie zapala zielone światło Finowi Kytosa. No, słabszy skok. Finowie mogą być zadowoleni o tyle, że w komplecie całą trójką awansowali do serii finałowej. Oglądaliśmy już Alto, teraz Kytosaha otwiera tę drugą dziesiątkę serii finałowej, no a w czołowej dziesiątce mają jeszcze Nusiainena, który jest dziewiąty. Kytosaha najkrócej, 113,5 metra, no i będzie za Daniłem Wasiliewem, a zatem co najmniej 2 punkty letniego Grand Prix dla 18-letniego Kazacha. Lauro Kosa, po nim dwójka Polaków, Kacper Juroszek i Paweł Wąsek, ale na razie Słoweniec. 125 metrów w serii pierwszej. No, teraz podobny skok. Gdzieś w okolicach punktu K ląduje Lauro. 123, a zatem nawet trochę krócej. Tutaj przed tygodniem 5 i 4 w zawodach letniego Pucharu Kontynentalnego, no ale już nie po raz pierwszy podkreślamy, jaka jest znaczna różnica między zawodami tej niższej rangi i tej najwyższej, czyli letnim Grand Prix, czy też Pucharem Świata. Lauro Kosy na miejscu 6, tuż przed Stefanem Hulą. No i teraz czekamy na skok Kacpra Juroszka. Znakomicie tutaj zaprezentował się w piątek w kwalifikacji. Dynamiczny na progu. A, nie był to aż tak dobry skok, na jaki liczyliśmy po tych piątkowych kwalifikacjach, po treningach. 126 dzisiaj w serii próbnej. No, 21-latek z Wisły teraz 126,5 metra. Metry dalej niż w pierwszej części zawodów. Wiatr w plecy 0,2 metra na sekundę, dodane 2,6. No, a zatem całą resztę poza Halvorem Egnerem Granerudem zdołał wyprzedzić. Będzie więc dzisiaj w tym konkursie najprawdopodobniej w drugiej dziesiątce. Po 9 miejscu przed tygodniem w Hinzenbach, no to drugie dobre osiągnięcie. Wcześniej był 20 w Wiśle na swojej domowej skoczni. A teraz Paweł Wąsek, kolejny z Polaków. Już Paweł wzbija się w powietrze, ładnie wysoko. No i to będzie dobry skok! Brawo, Paweł! Bardzo dobra próba. On trochę był tutaj przeziębiony, oszczędzali go trenerzy w piątek. Nie startował w treningach, od razu przystąpił tak z marszu niejako do kwalifikacji, w których był 11. Skoczył wtedy w piątek 132 metry. Dzisiaj w pierwszej części rywalizacji 125 w trudnych warunkach. No a teraz 133,5 metra, jeszcze metr dalej od Graneruda i oczywiście obejmuje prowadzenie. Wyprzedza Norwega, Polak liderem. No i coraz bliżej podium w klasyfikacji generalnej letniego Grand Prix. Kogo mamy teraz w powietrzu? To Filip Rajmund, skoczek niemiecki. No, także tutaj bardzo odważnie się położył na nartach.
starał się wykorzystać noszenie, choć ten uśredniony wskaźnik pokazuje, że to tylko 0,1 metra na sekundę pod narty. Może będzie jeszcze korekta. 128 to jest odległość, jaką Niemiec tutaj uzyskuje. Tutaj przed tygodniem w zawodach Pucharu Kontynentalnego był 13 i 16, no i dzisiaj także prawdopodobnie w Pucharze Świata zajmie miejsce w drugiej dziesiątce, a zatem w jego przypadku no tutaj takiej tej różnicy między Pucharem Kontynentalnym a letnim Grand Prix aż nie widać. Konstantin Schmidt. 130,5 metra. Z tej drugiej dziesiątki on skoczył najdalej, ale miał bardzo sprzyjający wiatr. Teraz krócej, ale też i warunki pogodowe były nieco inne, tylko 0,1 metra na sekundę wiatr wiejący pod nart. Odległość Niemca 123,5, znacznie krócej, a zatem ani Wąska, ani Graneruda Niemiec tutaj nie wyprzedzi. Paweł Wąsek pozostanie więc liderem po skokach 15 zawodników w serii finałowej. 16 nawet, bo Schmidek z Nakamurą na miejscu 14. Już oglądamy Japończyka. Konstantin Schmidt na miejscu 5. Tymczasem także za drugim z Polaków, za Kacprem Juroszkiem. Naoki w pierwszej serii 124,5 metra. Jest 16 w łącznej punktacji letniego Grand Prix. Wyprzedzi więc Piotra Żyłę, wyprzedzi Andrzeja Niszka, który nie awansował także do serii finałowej. Ale bez rewelacji ten skok Nakamury w serii finałowej. Na usprawiedliwienie niekorzystny wiatr 0,3 metra na sekundę wiejący w plecy. Będzie więc miał Japończyk dodane punkty, no ale odległości zdecydowanie mu tutaj zabraknie, bo to tylko 119 metrów. No i jest piąty, a zatem także w górę klasyfikacji pnie się nie tylko Paweł Wąsek, ale również i Kacper Juroszek, którego tutaj Japończyk nie zdołał wyprzedzić. No i ożywiły się po raz kolejny trybuny tutaj na skoczni w Oakland Arena w Klingenthal, bo na rozbiegu kolejny z Niemców Andreas Wellinger. No i to charakterystyczne cich, pociągnęło go aż poza 130 metry. Piękny skok Andiego, brawo. Będzie zapewne nowym liderem, choć oczywiście trzeba jeszcze poczekać na te uśrednione pomiary wiatru. No, podczas skoku Wellingera tylko 0,1 metra na sekundę wiatr pod narty, odjętych punktów, więc będzie bardzo niewiele. Najdłuższy skok serii finałowej. No i myślę, że dość długo na tym pierwszym miejscu Niemiec teraz zabawi. Dziękuję publiczności. No, ten doping wyraźnie go tutaj poniósł. 6 punktów przewagi nad Pawłem Wąskiem, który spada na miejsce drugie. Renny Kaido. Z nim tutaj Wąsek rywalizuje o trzecie miejsce w łącznej punktacji letniego Grand Prix. A być może nawet o drugie, bo przecież Manuel Fettner wypadł już z tego grona. Ładny skok Kaido. W tej serii finałowej dużo lepiej niż w pierwszej części konkursu, kiedy wylądował tylko na 123 metrze. Teraz 128,5. Paweł Wąsek 5 metrów dalej. No i łącznie jest na miejscu 4, a zatem z Pawłem przegrywa. No i już tylko Daniel Czefenik praktycznie może wyprzedzić Pawła Wąska i odebrać mu miejsce na podium w łącznej punktacji letniego Grand Prix. No ale Czefenik jest 10, a wcześniej 11 po pierwszej serii Jan Herl. 127 metrów w pierwszym skoku, a teraz chyba nieco krócej, przed punktem K wylądował, tak się wydawało. Reprezentant Austrii miał mocno niekorzystny wiatr. 122 metry to jego odległość. Teraz 122 i dopiero 13 lokata. A coś tu chyba coś w tym komputerze się zacięło. Andreas Wellinger prowadzi, to na pewno. Paweł Wąsek drugi, Granerud na miejscu trzecim. No i pozostaje nam już tylko dziesiątka zawodników. Widzimy aktualną klasyfikację przed tą ostatnią dziesiątką. Wellinger najdalej, 136. Paweł Wąsek, druga odległość serii finałowej. Druga lokata, 6 punktów za Niemcem. Granerud trzeci, Nikaido, Raimund, Juroszek na miejscu szóstym. Nakamura, Schmidt, Laje i Deschwanden zamykający czołową dziesiątkę. A w tej drugiej
Na miejscu aktualnie 15 mamy jeszcze Stefana Hulę. Andreas Wellinger, aktualnie lider, odbiera zasłużone gratulacje od kolegów. On tutaj wygrywał letnie Grand Prix w 2014 roku. Teraz nie wygra, nie ma na to szans, za duża strata po pierwszej części konkursu, ale jest duża szansa na lokatę w czołowej dziesiątce. 136 metrów, bardzo ładny skok. No nie miał trochę szczęścia do pogody. Ta pierwsza seria mocno loteryjna, wietrzna. Wielu zawodników w tych warunkach sobie nie poradziło. Daniel Czefenik tracił punktacji letniego Grand Prix do Pawła Wąska. 56 punktów, sporo. Paweł jest aktualnie drugi. Za miejsce 12 to jest 22 punkty. No, musiałby na podium wskoczyć Czefenik, aby Pawła wyprzedzić. No i to był dobry skok. Ale do podium chyba nie wystarczy włącz tej punktacji za dwa skoki tego konkursu. 130,5 metra, to jest 3 metry krócej od Pawła Wąska. Zobaczymy, czy zdoła w ogóle bezpośredniej rywalizacji Pawła wyprzedzić. On miał nad nim tylko 2,5 punktu przewagi po pierwszej serii. No i teraz ten wiatr tutaj zdecydował, bo sporo punktów dodanych za niekorzystny wiatr miał Czefenik. No i to powoduje, że jest przed Pawłem, ale tylko o jedną lokatę. A zatem w łącznej punktacji letniego Grand Prix Polaka nie wyprzeci. No i już jedna z rewelacji tej pierwszej serii. Wykorzystał warunki Etun Nosjainen z Finlandii, no ale warunki to jedna, a umiejętność ich wykorzystania to drugie. Jak teraz sobie poradzi w tych bardziej obiektywnych warunkach, równych dla wszystkich, także niezły skok wina. No a zatem Etun Nosjainen wraca do niezłej dyspozycji. 123 metry. Rozpoczął ten sezon od 21 i 30 miejsca w Wiśle, 28 w Hinzenbach. No, a tutaj będzie miał najwyższą lokatę w zawodach letniego Grand Prix tego lata. Na razie jest 8, a pozostało nam już na liście startowej tylko 8 zawodników. Wellinger, Czefenik, Wąsek, Granerud. I taka jest aktualnie czołówka. A Johan André Forwang czeka już na zapalenie zielonego światła. Teraz już przed nami zawodnicy, którzy w pierwszej serii lądowali poza 130 metrów. No i Forfang w powietrzu. Ale dość słaby skok. Wylądowany przed punktem K pokazuje, że nie miał noszenia. No średni wskaźnik pokazuje 0,1 metra na sekundę w plecy, a zatem jakiś ułamek punktu będzie tylko dodany. Nie, nawet teraz jest korekta, że miał wiatr 0,1 metra na sekundę pod narty. Niewiele to zmieni. Tylko 122 metry tutaj przegrywa zdecydowanie odległością z prowadzącymi aktualnie Wellingerem, Czefenigiem, Wąskiem czy Granerudem. No zobaczymy, bo on miał z kolei niewielką stratę, niewielką przewagę, ale tutaj nie utrzymał. 8 dopiero lokata za Kacprem Juroszkiem i nawet jest aktualnie Forfang. Peter Preutz. Dość nieoczekiwanie w czołowej dziesiątce tego konkursu, bo nie skakał najlepiej tego lata. Czyżby zwyżka formy, czy też szczęście do pogody? No zobaczmy po tym drugim skoku. No chyba jednak ta forma idzie w górę, bo ten drugi skok nie był najgorszy. Nie tak odległy jak ten pierwszy, wylądowany na 131 metrze, teraz 4 metry krócej. Niemal bezwietrznie było podczas skoku Słoweńca. Noty od sędziów 18, 18,5. Ładnie się zaprezentował. No rzeczywiście spokojny, stabilny lot. Jest piąty, a zatem także i on za Pawłem Wąskiem. Będziemy mieli więc Pawła dzisiaj w czołowej dziesiątce tego konkursu. Robert Johansson będzie następny, a tymczasem na belce pojawił się rekordzista tego obiektu, Marius Lindwik. No, troszkę niespokojny lot. Walczy Lindwik o odległość. No, do rekordu skoczni zabrakło sporo tej próby, ale niestety teraz smutna wiadomość. Zniknął z tabeli wyników Paweł Wąsek, zdyskwalifikowany za niewłaściwy kombinezon. A zatem tutaj zaznaczył swoją obecność na zawodach Christian Katol.
kontroler FIS-u. No szkoda, szkoda. Bo dobry skok Pawła rozbudził tutaj nasze apetyty. Była szansa na podium. Może to podium jeszcze utrzyma. Rennika idę aktualnie na miejscu piątym. Pozostało nam w konkursie jeszcze pięciu zawodników. Lindwig jest przed Nikaido, to dobra w tej sytuacji wiadomość. No bo Nikaido może maksymalnie tutaj zdobyć jeszcze 24 punkty, a tracił do Pawła Wąska 29. Ale jest Czefenik jeszcze wyżej. Czefenik miał dużą jednak stratę, tymczasem w powietrzu Johansson. Pierwszej serii 133 metry, a teraz 128,5, krócej z tej 16 platformy, ale przy wietrze jest zawiewającym z tyłu. No szkoda mi Pawła tutaj, szkoda tej dyskwalifikacji. Być może mimo wszystko on utrzyma trzecie miejsce w łącznej punktacji letniego Grand Prix. No ale mógł to podkreślić w dużo ładniejszy sposób. Drugi jest Johansson za Wellingerem. Spycha zatem Daniela Czefeniga na miejsce trzecie. Andreas Wellinger cały czas prowadzi, zawodnik, który po pierwszej serii zajmował miejsce 13. No a na swój skok czeka tam na górze skoczni już tylko czwórka: Timi Zajc, Dawid Kubacki, Ryoyo Kobayashi, no i Daniel Andre Tande, ten dość niespodziewany lider, który skoczył najdalej 144 metry w pierwszej serii. Czeka Robert Hrgota na zielone światło. Wiatr, jak widzimy, niekorzystny w plecy. No i będzie musiał się z nim zmagać Timi Zajc. 138 metrów, świetny pierwszy skok. Wczoraj w konkursie drużyn mieszanych w pierwszej serii także znakomicie, 145. No a teraz skok wylądowany poza punktem K. Czy to wystarczy, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Andreasa Wellingera? 127 metrów. To jest odległość Słoweńca, jednak 11 metrów krócej niż w pierwszej części konkursu, ale miał dość mocny, niekorzystny wiatr, pół metra na sekundę zawiewający z tyłu, więc będzie miał dodanych ponad 7 punktów. Wellinger miał punkty odejmowane, tak, no i tutaj jednak Timi Zajc się obronił, jest liderem, wyprzedza Niemca dość znacznie o 10 punktów. No, a my teraz czekamy na Dawida Kubackiego, na króla lata. Tak się przed nim przez wiele lat mówiło, ale później zimą także potwierdził, że jest znakomity. Dawid Kubacki już w powietrzu, trzymajmy kciuki. Dobra prędkość na progu, ładna sylwetka w locie i piękny skok, brawo Dawid! No nie ma wątpliwości, kto teraz jest w najwyższej formie. Dawid rewelacyjnie, 135 metrów w pierwszej serii. Po tej całej serii tych nieudanych skoków krótkich, on skoczył wspaniale mimo trudnych warunków. 135, a teraz dokłada jeszcze 3 metry, 138 przy wietrze zawiewającym z tyłu z siłą 0,4 metra na sekundę, 6 punktów dodatkowo dodanych. Telemark ładnie zaakcentowany, 18 od wszystkich sędziów. No można chyba było nawet dać wyżej. Nie wiem, do czego tutaj ci sędziowie się przyczepili, ale darujmy im, jest pierwszy, 271,8, 20 prawie punktów przewagi nad Timim Zajcem. Będzie Polak na podium, będzie po raz kolejny na podium letniego Grand Prix w swojej karierze, po raz 23, a na którym stopniu tego podium? No, tego się dowiemy po skokach Ryoyo Kobayashiego i Daniela Andre Tandego. Na razie Japończyk. Wiatr także niekorzystny. Ładny skok, ale nie tak odległy, aby wyprzedzić Dawida. Japończyk miał nad Polakiem zaledwie 0,7 punktu przewagi po pierwszej serii. No nie ma możliwości, aby skacząc 131 metrów tę przewagę obronił. To musiałby mieć chyba 3 metry na sekundę wiatr wiejący w plecy, a tak nie było, bo to było tylko 0,26, a Dawid Kubacki 37, więc nawet tą bonifikatę za wiatr Japończyk otrzyma mniejszą. Noty za styl wyższe od Polaka, 18,5, 19. I tutaj sędziowie do stylu Kobayashiego nie mieli większych zastrzeżeń, no ale też oddajmy, że był to piękny skok. Drugi oczywiście za Polakiem, 260,1. Dawid Kubacki zatem co najmniej drugi w tych zawodach. Wygra cały letni cykl Grand Prix, to już wiemy po pierwszej serii tego konkursu. A który będzie dzisiaj? Czy drugi, czy pierwszy? Daniel Andre Tande już tylko pozostał na rozbiegu. On wyprzedzał Dawida po pierwszej serii o 9 punktów, równe 9 punktów. Że niekorzystny wiatr. Norwegowie nie lubią, jak wieje z tyłu.
No i Daniel Andretande sobie nie poradził przy tym tylnym wietrze. 0,4 metra na sekundę. No niemal identyczne warunki, w jakich skakał Dawid Kubacki, ponieważ skakali tuż po sobie. Można porównać ich aktualną dyspozycję. Polak 138, Norweg 126. Nie ma wątpliwości, kto jest najlepszy, kto w tej chwili prezentuje ze skoczków narciarskich najwyższą formę. No i kto zasłużenie wygra i te zawody w Klingenthal, i cały letni cykl Grand Prix. Daniel Andretande jedynie obroni miejsce na pod.